Do dużej niespodzianki doszło w niedzielne przedpołudnie na boisku w Jankowach. Miejscowy LKS podejmował w 16. kolejce spotkanie Mistrzostwo Grupy II Kalickiej Klasy A KS Hanulin. Walczące o utrzymanie piłkarze z Hanulina pokonali miejscowych 2-0, ale emocji w tym spotkaniu było co niemiara, nawet tych pozasportowych. Po pierwszych 45 minutach Hanulin prowadził 1-0 po trafieniu Marcina Dury. Na 2-0 podwyższył w drugiej połowie Adam Krawczyk. Gospodarze mieli znakomitą okazję na bramkę kontaktową. W polu karnym faulowany padł Piotr Stępień, a Adrian Kurzawa zobaczył czerwoną kartkę. Do karnego podszedł Mateusz Sopart, jednak bramkarz Łukasz Bolek znakomicie wyczuł intencję strzelającego. Zresztą dobitkę strzału także. Goście kończyli mecz w dziewiątkę, bowiem po szarpaninie sędzia wyrzucił z boiska zarówno Adama Krawczyka, jak i Jakuba Sowińskiego. Jankowie, które w tabeli zajmują 8 miejsce, w przyszłej kolejce grać będą bez niego w Olszowie. Natomiast osłabiony absencją kartkowiczów Hanulin podejmować będzie LKS Czarny Las.